Słowo Boże, które chcę dzisiaj przeczytać i rozważyć, to jest zapisane w Ewangelii Jana w 6 rozdziale od 60 do 71 wiersza. Ewangelia Jana, 6 rozdział od 60 do 71 wiersza. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą, uczniowie Jego rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił: dlatego powiedziałem wam, że nigdy nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jezus odpowiedział im: czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona, z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. Dobry Boże, chcemy Cię prosić o błogosławieństwo tego słowa. Daj nam zrozumienie, daj nam otwarte serce na to słowo. Przez Jezusa, Pana naszego. Amen. To już jest 4 zwiastowanie na temat fragmentu Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Więc aż ze względu na to, że tu jest powiedziane, że to, co dotąd usłyszeli, to ich doprowadziło do takiego zgorszenia, to musimy troszeczkę sobie przypomnieć. Ten tekst nas zobowiązuje, żeby popatrzeć, co takiego Pan Jezus powiedział, że niektórych, wielu spośród Jego uczniów uznało to za twardą mowę, niezdolną do słuchania. W wielkim skrócie chcę przypomnieć. Początkowo rzecz wyglądała zupełnie prosto. Było pytanie do Pana Jezusa, co mamy czynić, aby wykonywać Boże dzieła. I odpowiedź była zupełnie prosta. Wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest 28 i 29 wiersz. Rzecz była zupełnie prosta i nieskomplikowana. Co mam czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Co mamy czynić, aby to, co czynimy, było zgodne z Bożą wolą, aby to było Boże dzieło? Odpowiedź prosta. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy słuchali, oni przyjęli taką postawę niewiary. Stanęli w opozycji. Zaczęli domagać się znaku. Jeszcze czegoś uzupełniającego, co by im pozwoliło uwierzyć. I ostatecznie dalsze słowa Pana Jezusa stawały się dla nich niezrozumiałe. To pierwsze było bardzo proste. Wierzcie we mnie. Następne, ze względu na to, że stanęli w opozycji do Pana Jezusa, już dla nich nie było takie proste. I kiedy Pan Jezus mówi, że On jest tym chlebem żywota, który z nieba stąpił, to raz, że oni to rozumieli początkowo zupełnie fizycznie, prosili o ten chleb, ale w tym znaczeniu zaspokojenia głodu fizycznego, a później w ogóle ich to słowo zgorszyło. I w 41 i 42 wierszu powiedziane jest: wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba.
i mówili, czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić, z nieba stąpiłem? Czyli widzicie, odrzucili prostą wiarą przyjęcie Jezusa Chrystusa i przestali rozumieć Jego słowa. Kiedy mówi o życiu wiecznym przez spożywanie tego chleba, który z nieba stąpił, to dla nich już to było zgorszeniem. Zaczęli szemrać i zaczęli to uzasadniać. Jak on może mówić, że z nieba stąpił? Przecież my znamy jego rodziców, znamy jego pochodzenie. Wiecie? I ostatecznie zostali skarceni. Nie szemrajcie między sobą. Pan Jezus im powiedział w 43 wierszu. Ale mówi dalej. I to rozdwojenie widać coraz wyraźniej. Pan Jezus mówi o wartościach duchowych, mówi sprawy duchowe, które są ujęte, prawda, w ludzkie słowa. Ale znaczenie tych słów jest duchowe. Natomiast oni, nie przyjmując Jezusa, nie mając Jego wsparcia, poszli tym torem cielesności, fizycznym, cielesnym. I to rozdwojenie jest coraz bardziej widoczne. Dalsza mowa dla nich, dalsza mowa Pana Jezusa dla nich już jest zupełnie niezrozumiała. Pan Jezus konsekwentnie, trzymając się tego obrazu chleba stąpiącego z nieba, którym się trzeba karmić, aby mieć życie wieczne, mówi o spożywaniu tego chleba. I mówi, będziecie musieli spożywać moje ciało i będziecie musieli pić moją krew, aby mieć życie wieczne. To już dla nich przekroczyło miarę. Musimy też zrozumieć, dlaczego oni na to tak zareagowali gniewnie, bo byli Żydami. A Żydzi mieli zakaz spożywania krwi. Również mieli zakaz składania ludzkiego ciała w ofierze, w tym znaczeniu fizycznym, jako ofiary. To się zdarzało w Izraelu, owszem, ale jako wielkie odstępstwo. Parę razy o tym czytamy. Natomiast Bóg kategorycznie zakazał, nie czyńcie żadnej ofiary fizycznej z człowieka. I oni zrozumieli, idąc tym swoim myśleniem cielesnym, że Pan Jezus mówi o tym fizycznym ciele i o tej fizycznej krwi. I wyrazili to tak. 52 wiersz. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Natomiast Pan Jezus konsekwentnie, czytajmy 54, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Już wtedy rozważaliśmy tą kwestię spożywania ciała i krwi Chrystusowej. Ale chciałbym to jeszcze raz przypomnieć, bo mam świadomość, że nawet u początkowych chrześcijan to słowo również może stwarzać trudności. Co to jest spożywanie ciała Chrystusowego? W skrócie powiem, spożywanie ciała Chrystusowego to jest przyjęcie przez wiarę wszystkiego tego, co Pan Jezus dla nas uczynił przez ofiarowanie na Golgocie swojego ciała. Przyjęcie przez wiarę wszystkiego tego, co Pan Jezus uczynił dla nas przez złożenie na krzyżu Golgoty swojego ciała. To jest spożywanie Jego ciała w tym znaczeniu duchowym. Spożywanie krwi, picie krwi Pana Jezusa to jest przyjęcie przez wiarę wszystkiego tego, co Pan Jezus dla nas uczynił na krzyżu Golgoty, przelewając swoją krew.
Słowo Boże o tym mówi bardzo wyraźnie, co wierzący ma przez wiarę w Jezusie Chrystusie zabitym za nas grzeszników. Odkupienie, życie wieczne. Jak my wiarą się tego chwycimy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, że Jego krew oczyściła nas od naszych grzechów. Będziemy mieli udział w tym. Natomiast oni już byli bardzo daleko od tego zrozumienia. Już zupełnie poszli swoim myśleniem. Trzymali się już fizycznego znaczenia tego słowa. I ostatecznie nie mogli tego przyjąć. I teraz 60 wiersz jest ich postawa. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może. Doszli do takiego punktu. Tu jest pewna zasada pokazana, chciałbym ją teraz pokazać, która funkcjonuje i dzisiaj, bo my patrząc na ten tekst, historyczny tekst, to było historyczne wydarzenie, musimy patrzeć to jako na tekst natchniony przez Ducha Świętego, który ma nam dzisiaj coś do przekazania. My ten tekst ucząc, czytając, uczymy się. Widzimy coś. I w tym tekście jest pewna zasada, którą chciałbym pokazać. Otóż, jeżeli spotykasz się po raz pierwszy z Ewangelią, która mówi, uwierz w Jezusa, to jest decydujący moment, jak zareagujesz na to słowo, będzie zależało, jak będziesz reagował na dalsze słowo. Na tym przykładzie stróża więziennego z Dziejów Apostolskich. Przypominacie sobie. Stróż więzienny był poruszony pewnymi wydarzeniami. Przychodzi do apostołów, mówi, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedź była prawie dosłownie taka sama, jaką udzielił Jezus Chrystus. Pan Jezus powiedział, wierzcie we mnie. Ci apostołowie powiedzieli do stróża więziennego, uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Stróż uwierzył. I nie minęło wiele czasu. Nie doszło do brzasku, bo to, te rzeczy się działy w nocy. A już wyznał, już się radował, że uwierzył w Boga. Nie stanął w opozycji. Nie zaczął dyskutować, nie zaczął rozważać to słowo po ludzku. Uwierzył. I później wielka radość. Toż ja w Boga uwierzyłem. Natomiast ci ludzie stanęli w opozycji. Zaczęli wyrażać swoje wątpliwości. I stracili kontakt ze Zbawicielem. Słowa, które on wypowiadał, dla nich były coraz bardziej niezrozumiałe, aż doprowadziły ich do zgorszenia. To jest ta właśnie zasada. Jeżeli zareagujesz wiarą na to pierwsze słowo, to będziesz się radował wkrótce jak ten stróż więzienny. Będziesz widział w Jezusie Chrystusie nie tylko tą ofiarę za swój grzech, ale będziesz widział, kto tą ofiarę złożył. Sam Bóg dokonał odkupienia nas od naszych grzechów. Będziesz widział i będziesz podążał później za Jego myślą. Trochę wyprzedzam i popatrzcie się, co powiedział Piotr w 69 wierszu. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Na tym to polega. Trzeba uwierzyć, a później poznać. Nie jest tak, że Ty musisz najpierw poznać, zrozumieć i ewentualnie uwierzyć. Nie jest dobrą sprawą dyskutowanie z Bogiem. Kiedy Duch Święty Cię przekonuje,
że jesteś grzesznikiem i w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. To niedobrą sprawą jest dyskutowanie z Bogiem. Kiedy jeszcze zupełnie nie masz zrozumienia, jest taka sytuacja, ja sam takie świadectwa słyszałem, zgoła ja byłem w takiej sytuacji. Kiedy Pan Jezus był przede mną jeszcze zakryty, a nagle coś było poruszone w człowieku, że chce mieć kontakt z Bogiem. To nie jest dobre udawać, że wiem, skoro nie wiem. Wtedy jest dobrze nawet wyrazić: Panie Boże, ja wiem, że jesteś, ale nie wiem, gdzie Cię szukać. Swoje wątpliwości jest dobrze wyrazić, ale kiedy już stoisz przed Zbawcą i On Ci mówi: uwierz we mnie, ja Cię zbawię, i Ty zaczniesz dyskutować, to jest niedobrą sprawą. To zacznie funkcjonować ta zasada, że zaczniesz się oddalać i już później nie będziesz rozumiał Jego słowa i ostatecznie doprowadzi Cię Jego słowo do zgorszenia. I otworzysz Biblię i co przeczytasz, powiesz: ja się z tym nie zgadzam. Ta zasada tu jest właśnie pokazana. Na tych ludziach to, na niektórych, całe szczęście, że nie na wszystkich. Na wielu z tych ludzi się to spełniło. Jeszcze jedna rzecz, na którą chcę tu pokazać. W 61 wierszu jest powiedziane: a Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, że im to was gorszy. Patrzcie, nie minęło wiele wypowiedzi Pana Jezusa w tej pierwszej części i oni zaczęli szemrać i zostali skarceni przez Pana Jezusa. Teraz, kiedy już powiedzieli, w ogóle się tego nie dosłucha, nie da słuchać, znowu wyrazili to w postaci szemrania. Co to jest to szemranie? Szemranie w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie szczególnie, jest pokazane bardzo wyraźnie jako coś, jako bardzo negatywna postawa przed Bogiem. Szemranie to jest taki tępy, cichy opór przeciwko Bogu, taki tępy sprzeciw. Chcę pokazać taki przykład ze Starego Testamentu, to jest 4 Księga Mojżeszowa, 14 wiersz, od 26 wiersza chcę przeczytać. 4 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, od 26 wiersza. Chcę pokazać to negatywne, ten negatywny obraz szemrania przeciwko Bogu. Od 26 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy: jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Powiedz im więc: jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba i syna Jefunnego, Kaleba syna Jefunnego i Jozuego syna Nuna. Ci dwaj tylko z wcześniejszej historii byśmy się dowiedzieli, że nie szemrali. Patrzcie, co tu Bóg mówi. Ludzie szemrali i powiedzieli tak. Ja to skracam, przypominam. Można to przeczytać sobie później. My nie wejdziemy, my nie zdołamy wejść do tej ziemi obiecanej. To jest niemożliwe. I Bóg mówi: szemracie przeciwko mnie. Ja to słyszałem. Stanie się tak, jak właśnieście szemrali. Mówiliście, że nie wyjdziecie? Nie wyjdziecie. Rozumiecie? To jest tragiczna sytuacja, szemranie przeciwko Bogu. Tu dokładnie się to spełnia. Wracamy do naszego dzisiejszego tekstu. Pan Jezus im mówi: szemracie przeciwko mnie. Tak się stanie. Jak właśnie w tym szemraniu to mówicie.
Szemracie przeciwko mnie, poddajecie wątpliwość moją osobę. Następnie poddaliście wątpliwość moje słowo. To tak właśnie będzie. Nie będziecie już mogli uwierzyć, nie będziecie mogli zrozumieć. Bardzo niebezpieczny stan, szemranie. Więc to tu właśnie widzimy. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, że im to was gorszy. To was gorszy, że powiedziałem, ja jestem chlebem z nieba. To was gorszy, że powiedziałem wam, że wy tym chlebem musicie się karmić. Was to gorszy? Was gorszy to, boście to zrozumieli fizycznie. Mówicie, wyście sobie to wytłumaczyli, że ja was zachęcam, że mnie macie zjeść. I teraz patrzcie, co mówi w następnym wierszu. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Ciekawe, jak sobie to wytłumaczycie. Najpierwście mnie zrozumieli, że mnie macie zjeść. Ale ja zmartwychwstanę, mówi Pan Jezus. I wy mnie zobaczycie całego, całego wstępującego do nieba. To będziecie dopiero zdziwieni. Co wtedy powiecie? Jakie wtedy będzie dopiero wasze zdziwienie i wasze zgorszenie? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? I 63 niezwykle ważny wiersz. Mówi właśnie w tym wierszu, że to są wszystko sprawy ducha, to są wszystko sprawy duchowe, to są wartości duchowe, to są słowa duchowe. Mówi, wy podchodzicie do tych słów cieleśnie. Wy mówicie, wyście zrozumieni i myślicie o fizycznym ciele, o fizycznej krwi. To wam nie pomoże. Jedzenie ciała i picie krwi nie pomoże. Ciało nic nie pomaga. Duch ożywia. Te słowa, które mówię do was, są duchem i żywotem. Niezwykle, niezwykle ważne słowa. Jakiego Jezusa przyjąłeś? Tego w ciele? Tego w kawałku chleba, gdzie powiedziano, że to ciało? Pijąc tego kielicha, myślałeś, że pijesz krew? Jakiego Jezusa przyjąłeś? Tego w ciele, czy tego w duchu? Apostoł Paweł, który miał to duchowe zrozumienie, w jednym miejscu pisze, a jeśli znaliśmy Jezusa według ciała, to już Go nie znamy. A w innym miejscu pisze, a Pan jest duchem. Czy przyjąłeś tego Jezusa w duchu? Przez słowo, które ma duchowe znaczenie? I przez tego ducha, który ożywia? Niezwykle, niezwykle ważne słowo, które tu Pan Jezus wypowiada. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowo, które powiedziałem do was, są słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Całe te słowa są duchem i żywotem i należy je duchowo rozumieć. Ale jeśli staniemy w opozycji na samym początku, to zacznie działać ta zasada, że będziemy jedli Pana Jezusa fizycznie. I widzicie, tak się stało, że Żydzi jeszcze byli zgorszeni, a dzisiejszy świat już nie jest zgorszony. Kiedy się mówi, że jedzą Jezusa, już nie są zgorszeni. Patrzcie, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Jest tu pokazana wszechmoc Pana Jezusa. Wszechwiedza Pana Jezusa. Boskość to jest atrybut. Wszechwiedza to jest atrybut Boga. On wiedział od początku.
Kto jest niewierzący i kto go wyda? I mówi, pośród was są tacy. Ale też popatrzmy na to z drugiej strony. Pośród was są tacy, którzy wierzą. Też można tak na to popatrzeć. Wiecie? Ale ten werset nas raczej kieruje w tym negatywnym znaczeniu. Są pośród was tacy, którzy stoją przede mną, słuchają mnie, a nie wierzą mi. To jest bardzo tragiczna sprawa. Bardzo tragiczna sytuacja. Nie ma innego Zbawiciela. Nie ma innej drogi. Nie ma innych słów, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jak tylko w Jezusie Chrystusie. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Po raz trzeci ta myśl jest wypowiadana w tym 6 rozdziale. Dlatego musimy się jeszcze raz nad nią zatrzymać. Mówi wcześniej tak. Pośród was są wierzący i niewierzący. Jedni uwierzyli, drudzy nie. Drudzy stanęli w opozycji. I teraz w zasadzie mówi do tych, którzy stanęli w opozycji, do tych niewierzących. Nie myślcie sobie, że wiara od was zależy. Nie myślcie sobie, że to od was zależy, że wy podejmiecie we właściwym, waszym czasie decyzję i powiecie, teraz uwierzę. Słowo Boże nas uczy, że ten impuls wiary zawsze pochodzi od Boga. Zawsze pochodzi od Ojca. Jest taki czas w życiu człowieka, kiedy człowiek jest absolutnie przekonany, to jest ten moment, kiedy wiem, że mam swoje życie oddać Jezusowi Chrystusowi. Znamy takie świadectwa, że niekiedy było tak, że ludzie zwlekali, wstrzymywali się, później żałowali, płakali, wracali do domu i płakali. Mam takich braci i siostry, którzy w ten sposób mówili. Ta cierpliwość Boża jednak jest tak duża, że ponownie dał im szansę. Ale to wcale nie znaczy, że ustawicznie tą szansę będą mieli. To jest raz. A po drugie, to wcale nie znaczy, że od decyzji człowieka wyłącznie, że to jest tylko i wyłącznie w gestii człowieka wiara w Jezusa Chrystusa. Dlatego powiedziałem wam, że nigdy nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Niech to nie będzie dla ciebie wymówką, żebyś sobie nie powiedział, ach, to widocznie Pan Bóg nie chce, żebym był zbawiony. Nie, nie jest tak. Bóg chce, abyś był zbawiony. Jeżeli dzisiaj tu jesteś, jeszcze nie jesteś własnością Jezusa Chrystusa, a słyszysz słowo Chrystusowe, to jest ten moment. Że Bóg cię posyła do Pana Jezusa. Od tego będzie zależało. Jak postąpisz? I jakie będzie twoje... Jaka będzie twoja przyszłość? Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Widzicie? To słowo było bardzo mocne, co Pan Jezus wypowiedział. By było trzeba się zastanowić. Nawet bym powiedział tak... Gdybym trochę zaczął kombinować, wątpić i tak odstawać, gdybym usłyszał to słowo, tak mi się wydaje, to bym powiedział, Panie Jezu, wybacz. Wiesz, moje zachowanie nie było właściwe. Tak bym się zachował. Tak mi się wydaje, gdybym tam był. Ale zdaje się, że jakbym się zachowywał tak jak ci od samego początku, kiedy odrzucili Pana Jezusa, to bym się też zachował tak jak teraz oni tu, żebym odszedł. Czyli znowu ten początek jest ważny. Już im nie pomogło. Nie pomogło. To słowo ostrzeżenia. Odeszli. Wiecie, odejść od Pana Jezusa to jest odejść w ciemność. Jezus jest światłością. Jezus jest życiem wiecznym. A oni odeszli. Chcę tak powiedzieć. Pan Jezus mówi, jak podejmiesz tę decyzję wiary we mnie, to naprawdę będziesz wykonywał dzieło Boże. Będziesz postępował zgodnie z myślą Bożą.
I wtedy Jezus zwraca się już teraz do tego ścisłego grona. Bo to było to szerokie grono. Pan Jezus był otoczony 12, których wybrał, ale za nim podążało wielu, wielu ludzi, którzy są nazwani również Jego uczniami. Bo tu jest powiedziane, jeszcze raz wracam do tego 60, wielu spośród uczniów Jego, to nie byli przypadkowi słuchacze. Pismo ich nazywa uczniami. Czyli z tego szerokiego grona wielu odeszło. Nie wytrwali. Pan Jezus jednego razu tak powiedział, jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nie wytrwali. Mimo, że byli nazwani Jego uczniami, nie wytrwali w słowie. Odeszli. Nie byli prawdziwymi uczniami. I teraz Pan Jezus zwraca się do tych 12, do tego ścisłego grona swoich uczniów. Czy i wy chcecie odejść? Oczywiście Piotr, on był takim rzecznikiem wśród tych 12. On był taki bardzo impulsywny i on się wypowiadał za tych 12 często. Tu też tak właśnie się zachował. Taką miał naturę. To nie złe, ale taką miał naturę. Niekiedy się sparzył. Tak mówię po naszemu. Tu też. Zaraz to zobaczymy. Ale to, co wypowiada teraz, naprawdę jest warte uwagi. Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Wiecie, to jest przejmujące, że są słowa życia wiecznego. Zwróćcie uwagę, jak to stoi w sprzeczności z tym myśleniem tych, którzy odeszli, o tej fizycznej krwi, o tym fizycznym ciele. To są słowa żywota wiecznego. Słowa natchnione przez Boga, przez Ducha Świętego. I te słowa przyniósł nam Jezus Chrystus. Piotr mówi, do kogo pójdziemy? Te słowa, które darzą życiem, ty masz. Chcę to tak zobrazować na takim przykładzie. Chcemy coś kupić. I wybieramy się do sklepu. Tam, gdzie spodziewamy się, że to kupimy. Wchodzimy do sklepu i dowiadujemy się, że tego towaru nie ma. No więc drapiemy się w głowę i naradzamy się. Gdzie to może być? Aha, w tym sklepie. Idziemy tam, ale tam też tego nie ma. No to jeszcze szukamy. Tu jeszcze jest taki sklep, że ten towar tam prawdopodobnie jest. Idziemy, jest. Kupiliśmy. Nie było w tym, nie było w tamtym, ale w którymś tam sklepie było. Nie jest tak ze słowem życia. Jak odejdziemy od Jezusa, to słów życia nie znajdziemy nigdzie. Nigdzie indziej. I Piotr to zrozumiał. Dotarło to do niego. Wypowiada się za wszystkich. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Widzicie, musimy sobie uzmysłowić, że to wypowiada Żyd. Kiedy my wypowiadamy, my jesteśmy z pogan, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, to jest wielki cud w naszym życiu. Ale myśmy na Chrystusa nie czekali. A Żydzi przez pokolenia czekali. Oni mieli obietnice Boże. W tych obietnicach Bożych było, że Bóg da Chrystusa, tego namaszczonego. Ten przyjdzie, który, jak powiedziała Samarytanka przy studni, on nam wszystko powie. I on mówi, myśmy poznali, myśmy uwierzyli, tyś jest Chrystus,
ten właśnie, na którego czekamy od Boga. Ale dodaje, Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Ewangelista Jan później tak to ładnie w swoim liście ujmuje. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Chrystusem, w tym mieszka Bóg, a On jest w Bogu. Kto wtedy wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A później kawałek dalej mówi, któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Wszystko jest w Nim. Twoje zbawienie, Twoje zwycięskie życie tutaj i Twoja wieczna przyszłość jest w Jezusie Chrystusie. I Piotr mówi, my nie możemy odejść, bo my już wiemy, że te drogocenne dary to są w Tobie, to jesteś Ty, Boży Synu. Popełnia tu jednak pewien błąd myślowy, po prostu wynikający z ograniczeń ludzkich. I Pan Jezus to prostuje. Piotr się wypowiada w imieniu wszystkich. Myśmy uwierzyli, myśmy poznali. Ale Pan Jezus mówi tak, to jest prawda, Piotrze, że ja was wszystkich wybrałem, 12. Ale to nie jest tak, że wyście wszyscy uwierzyli i że wyście wszyscy poznali. Nie, jeden z was jest diabłem. Piotr nie mógł tego wiedzieć. Ale znowu po raz kolejny widać wszechwiedzę Pana Jezusa. No i dobrze, Piotrze, że tak mówisz i ja się z tego cieszę, by tak można było w tle zobaczyć. Ale widzisz, nie wszyscy, ty mówisz za wszystkich. Jest prawda, że ja was wybrałem. Ale Piotrze, jeden z was jest diabłem. A dalej jest powiedziane, to mówił o Judaszu, który był jeden z 12. Słowo, które jest niezwykle pouczające. Słowo, które nam pokazuje takie trzy typy ludzkie. Takie trzy grupy, które na zakończenie chciałbym jeszcze pokazać. Takie trzy postawy. Pierwsze to jest ta postawa zaprzeczenia, odstępstwa, odpadnięcia. To są ci, którzy są opisani w 60 wierszu. Wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może. To jest ta pierwsza grupa, tragiczna grupa. Ludzi, którzy tak blisko byli Pana Jezusa, którzy patrzyli na Niego i słyszeli Go, i zaprzeczyli i ostatecznie odpadli. To jest ta pierwsza grupa. Druga grupa, czy zgoła nie tragiczniejsza, którą reprezentuje tu Judasz. Grupa zdrajcy. Tak blisko był Pana. Pan Jezus, kiedy Go wybierał, widocznie dostrzegał coś w sercu tego człowieka, że się nadawał. Był w Jego gronie tych najbliższych uczniów. To jest ta grupa, można powiedzieć, zdrajców, którzy tak blisko byli. Byli w gronie tych najbliższych. Myślę, że tu spełnia się to słowo, które jest w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale. Chciałbym to przeczytać. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami podobnie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. To jest prawda, że Duch Święty jeszcze nie był dany wtedy, w tym okresie, ale sam Zbawiciel był pośród nich. I mi się to kojarzy z tym tekstem.
To jest takie zepsucie tego pierwotnego ideału. Totalne. I trzecia grupa tych pozostałych 11 zdecydowanej wiary. Przez wiarę. Przez wiarę. Myśmy uwierzyli. I myśmy poznali. Wiecie, byłoby niestosowne, gdybym teraz powiedział, a w której grupie ty jesteś. Ale bądźmy wyczuleni na to. I mówmy też innym. I wskazujmy, że może być taka postawa zaprzeczenia, która prowadzi do zawrócenia, do zgorszenia. Może być taka postawa zdrajcy, która prowadzi do zniszczenia tego pierwotnego obrazu całkowicie. Tragiczna postawa. Ja się bardzo cieszę, że ta grupa reprezentująca tę postawę zdrajców, ona tu jest reprezentowana przez tak mało. Bo to jest tragiczny obraz. Myślę, że też to tak funkcjonuje w życiu, że tych zdrajców jest bardzo mało. Ale jest też ta grupa zdecydowanych, którzy przez wiarę przyjęli Zbawiciela i teraz wzrastają w poznawaniu. Pięknie to ujmuje później ten sam Piotr, który powiada, myśmy uwierzyli i poznali. Pisząc list do ludzi wierzących, mówi tak, wzrastajcie raczej w łasce i w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oni już uwierzyli, bo on to pisze do ludzi wierzących. Dlatego on pomija tą pierwszą sprawę, uwierzcie i wzrastajcie, bo on pisze do wierzących i to się już rozumie, że oni uwierzyli, ale ich teraz zachęca. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu będzie chwała i powieczne, teraz powieczne czasy. Amen.